obowiązki i priorytety w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych. Do Państwa dyspozycji gospodarz miejsca Maciej Kramowski, prezydent Grudziądza, senator Ryszard Bober, poseł Tomasz Szymański, a także kandydaci na w wyborach parlamentarnych Beata Urbin oraz Łukasz Kowalowski. Panie prezydencie, proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, zaprosiłem dzisiaj na wspólną konferencję kandydatów, które w mojej ocenie łączą dwie rzeczy. Są to kandydaci parlamentarzyści z Grodziądza, pan senator Ryszard Bober, pan poseł na Sejm Tomasz Szymański i kandydująca Beata Urbin i pan przewodniczący Łukasz Kowalowski. Są to ludzie od zawsze związani z Grodziądzem, pracujący na rzecz problemów Grodziądza, rozwiązujący te problemy. I jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która łączy tych kandydatów. Otóż wszyscy ci kandydaci związani są silnie z samorządnością. Popierają silny samorząd. Co to znaczy silny samorząd? To znaczy taki, kiedy decyzje zapadają blisko mieszkańców, kiedy problemy Grudziądza są rozwiązywane tutaj na miejscu, kiedy my na sali obrad Rady Miejskiej decydujemy o tym, jaka ulica będzie wyremontowana w Grudziądzu. Decydujemy o priorytetach rozwoju naszego miasta. Decyzje zapadają blisko mieszkańców, a nie w ten sposób, że nie zapadają gdzieś w urzędach centralnych w Warszawie. Ale są pewne obszary, które wymagają właśnie takich rozwiązań systemowych, rozwiązań centralnych, pozyskania finansowania ze źródeł rządowych. I o tym chciałbym dzisiaj powiedzieć, ponieważ myślę, że wszyscy zaprezentowani kandydaci i parlamentarzyści w kolejnej kadencji, a myślę, że znajdą się i będą silnie reprezentowali Grudziądz właśnie w parlamencie, powinni lobbować na rzecz tych, jak to zostało określone, priorytetów, które są ważne z punktu widzenia rozwoju naszego miasta, a wymagają takiego wsparcia centralnego. I jakie to są priorytety? Pierwsza grupa to są rzeczy związane z infrastrukturą drogową. Tu mówimy o trzech istotnych inwestycjach, bardzo ważnych z punktu widzenia Grudziądza. Pierwsze to jest rozbudowa trasy średnicowej. O kolejny drugi pas, budowa kolejnych trzech rond, budowa dwóch rond, rozbudowa trzeciego ronda. Wszyscy wiemy, jak dzisiaj jest to ważna arteria dla Grudziądza, jak się korkuje, a więc nie ma chyba tutaj żadnych wątpliwości, że trzeba ją rozbudować, a środki musimy pozyskać centralne, bo jest to inwestycja szacowana na około 150 do 200 milionów złotych. Kolejna rzecz bardzo ważna, lobbowanie na rzecz Mostu Północnego. Most Północny, czyli kolejna przeprawa przez Wisłę jest w Grudziądzu bardzo potrzebna. To widać, co się dzieje na moście Bronisława Malinowskiego. Mamy szansę, aby ta przeprawa powstała przy okazji budowy tzw. szprych kolejowych. Chcielibyśmy, aby to zostało uwzględnione w dokumentach też rządowych. Kolejna ważna inwestycja drogowa to szybkie rozpoczęcie budowy trasy S5 w kierunku Olsztyna, w kierunku Ostródy. Prawdopodobnie już przesądzony jest przebieg południowy tej ważnej Eski, ale musimy zadbać o to, aby ta inwestycja bardzo szybko ruszyła, co doskonale jeszcze lepiej skomunikuje Grudziądz ze wschodnią częścią Polski, ale staniemy się miastem na przecięciu głównych arterii komunikacyjnych. To jest jedna grupa priorytetów. Kolejna to jest budowa szprych kolejowych, czyli przeciwdziałanie wykluczeniu kolejowemu Grudziądza. Grudziądz dzisiaj ma archaiczne połączenia kolejowe. Chcielibyśmy, aby dosłownie niespełna dwie godziny dojechać do Warszawy, może niepełną godzinę w kierunku Trójmiasta, a to wymaga budowy nowych tras kolejowych i musimy zadbać, aby te planowane szprychy przechodziły przez Grudziądz, aby nam tego nikt nie zabrał. Wiecie Państwo, że są takie zakusy, aby te przebiegi pozmieniać, więc to jest też priorytet w interesie Grudziądza. Kolejna ważna bardzo rzecz to sprawa grudziąckiego szpitala, ale w szerszym kontekście zmian systemowych dotyczących służby zdrowia. Wiemy,
wszyscy, że nie rozwiążemy grudziąckich problemów naszego szpitala bez rozwiązań systemowych, bez wsparcia rządu, bez czy to oddłużenia szpitali, czy innego skonstruowania funkcjonowania służby zdrowia w Polsce. Na poziomie samorządu nie uda się wykorzystać potencjału tej ważnej grudziąckiej placówki. Chcielibyśmy też, żeby to poszło w kierunku uznania grudziąckiej lecznicy jako ważnej placówki z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego i bezpieczeństwa w kontekście też takiej infrastruktury krytycznej. To jest ważne z punktu widzenia państwa, a to też wymaga rozwiązań ustawowych i liczę na to, że w tym niebawem wybranym parlamencie będzie to też priorytetem. Kolejny obszar to jest obszar sportu. Tak jak Państwu ostatnio informowaliśmy, dokładnie kilka dni temu, mamy w Grudziądzu od wielu lat plany budowy hali widowiskowej, widowiskowo-sportowej z torem kolarskim. Mamy na dzień dzisiejszy zabezpieczone u marszałka finansowanie w wysokości 50% kosztów. Pozostałe środki trzeba pozyskać też ze źródeł centralnych. Ta inwestycja nabiera też trochę innego charakteru, wymiaru w kontekście ogłoszonej chęci organizowania Igrzysk Olimpijskich w Polsce. Szerzej o tym mówiłem na ostatniej konferencji, ale Grudziądz jest świetnym miastem, świetnie przygotowanym do zorganizowania właśnie zawodów, jeżeli chodzi o zawody kolarskie na torze. Mamy tutaj, powtórzę, środowisko, mamy młodzież, która dzisiaj ma, czy dzieciaczki, które mają po 10 lat, ale to są przyszli mistrzowie olimpijscy i chcielibyśmy ich zobaczyć na grudziąckiej arenie właśnie podczas tych igrzysk w 2036 roku. Kolejny ważny aspekt to jest akademickość miasta, czyli działanie na rzecz rozwoju kampusu akademickiego w Grudziądzu. Mamy też tutaj z tym związane ambitne plany. Publiczna uczelnia zawodowa została utworzona, ona jeszcze nie funkcjonuje, ale trzeba ten projekt pielęgnować. Ale tak jak też zapowiadałem podczas inauguracji tej uczelni, chcielibyśmy, aby ta uczelnia rozwijała się o zasoby naszego grudziąckiego szpitala. Mamy tam jeszcze kilkanaście hektarów niezagospodarowanych, które mogłyby służyć jako zaczątek właśnie takiego grudziąckiego kampusa uczelni publicznej, czyli też w zasobach centralnych. Kolejny ważny priorytet to oczywiście rozwój gospodarczy. To jest pozyskiwanie nowych terenów pod inwestycje. To jest też możliwość lokowania w Grudziądzu różnego rodzaju instytucji centralnych, które mogłyby podnieść prestiż naszego miasta, ale też działałyby na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, ściągały też nowych inwestorów do Grudziądza. Na to, aby ta bardzo ważna, istotny obszar mógł się rozwijać, potrzeba oczywiście też środków na chociażby uzbrojenie kolejnych terenów, ale też dużo terenów w Grudziądzu, które mogłyby być przeznaczone pod inwestycje, należy do instytucji centralnych. Mówię tutaj chociażby o PKP SA czy o KOWR-ze. Wydaje nam się, że te tereny powinny być przejęte, powinny zostać po prostu skomunalizowane, a tutaj też trzeba dobrej woli władz centralnych. Kolejna ważna rzecz to czyste powietrze. Wszyscy chcielibyśmy w Grudziądzu oddychać czystym powietrzem. Mamy tutaj jeszcze bardzo dużo do zrobienia, choć w ostatnich latach dużo się też zmieniło. Dużo zostało zainwestowane w niskoemisyjny transport i to w autobusy, tramwaje, ale jeszcze dużo przed nami. Przede wszystkim likwidacja kopciuchów, termomodernizacja wielu obiektów publicznych, szkół, szkoły na lotnisku, szkoły na Strzemięcinie, szkoły numer 18.
aby to zrealizować, potrzebne są też środki. Trzeba szybko uwolnić środki z KPO po to, aby samorządy mogły realizować tak ważne inwestycje. Jak to Państwo dokładnie policzycie, to są kwoty na poziomie kilkudziesięciu, kilkuset, ponad 100 milionów, tak? Bo termomodernizacja szkoły na lotnisku to jest kilkanaście milionów złotych. Podobnie jest ze szkołą na osiedlu Szczemięci. I kolejny, już ostatni taki priorytet to właśnie cały czas inwestowanie w nasze obiekty zabytkowe, przywracanie tym obiektom dawanie nowego życia. Ten obiekt jest dobrym przykładem, że po zainwestowaniu tu pieniędzy marszałkowskich on zaczął żyć, przyciąga mieszkańców Grodziądza. Dużo się w tym Spichlerzu dzieje, ale takich obiektów właśnie jeszcze Spichlerzy, ale nie tylko Spichlerzy, Dom Korzenieckich jest dobrym przykładem. Mamy bardzo dużo i też chcielibyśmy, żeby wszystkie Spichlerze były wizytówką Grodziądza, żeby Dom Korzenieckich był wizytówką Grodziądza, a na to też potrzeba środków. I liczymy na to, że te środki właśnie znajdą się w kolejnych budżetach samorządu, a będą pochodziły ze źródeł też centralnych, tak jak powiedziałem, chociażby z KPO. To oczywiście te wszystkie kluczowe sprawy są najważniejsze, ale tak naprawdę ja wszystkie szczeble samorządu przeszedłem, od gminy, jedną kadencję w powiecie, 15 lat w samorządzie województwa i doskonale wiem, jak Polska rozwija się pięknie dzięki samorządom, dzięki budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Bo to, co podkreślił Pan Prezydent, to mieszkańcy wiedzą, co im na danym terenie jest potrzebne, w którym miejscu i oni swoich przedstawicieli wybierając, mając tą świadomość, że te działania podejmowane tu na szczeblu Rady Miasta Grudziądza i jako organ wykonawczy Pan Prezydent będą realizowane. Oczywiście wsparcie musi być szerokie, bo same mówienie o tym, że mamy zamiar coś zrealizować, to jedno, a druga sprawa to jest montaż finansowy i pozyskanie środków na to wszystko. Oczywiście przede wszystkim trzeba rozpocząć od tego, że samorządy w tej chwili są niedofinansowane, że samorządom obcięto PIT, obcięto CIT i dochody własne samorządów są na tak naprawdę według Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego, w której mam przyjemność pracować, na poziomie 70% trafiają do samorządów, pozostałe są centralnie rozdysponowane w różnych akcjach. Państwo jesteście, gdzie rzeczywiście rząd, podejmując różne inicjatywy, wskazuje, co mają realizować samorządy, jak to ma wyglądać. Samorządy to samorządność, ale również samofinansowanie i samostanowienie w sobie. To podstawowe elementy funkcjonowania samorządu. I te kompetencje muszą być przeniesione z powrotem w takim wymiarze na lokalny samorząd, aby on był prawdziwym gospodarzem i czuł się tutaj rzeczywiście realizatorem tych wszystkich potrzebnych inwestycji na terenie funkcjonowania. Kolejny obszar, o którym może Pan Prezydent nie powiedział, to kapitał ludzki. Ważna przestrzeń, z której rzeczywiście w tej perspektywie kończącej się, bo ze względu na COVID została ona przedłużona 2014-2020, żeśmy jako samorząd województwa, bo jeszcze będąc w Toruniu, jeszcze podejmowałem decyzję, jaki wymiar będzie miał regionalny program operacyjny w tych trzech funduszach. I tam żeśmy duży nacisk kładli na kapitał ludzki, żeby rzeczywiście, budując społeczeństwo obywatelskie, dać możliwości wszystkim organizacjom pozarządowym normalnego funkcjonowania. Tak, wspomniał Pan Prezydent o Spichrzach pięknych, grudziąckich. Mamy zamiar, że samorząd województwa taki jeden pozyska i będzie tutaj porządne przedstawicielstwo samorządu województwa w Grudziądzu. Mamy też zamiar, aby rzeczywiście powstał tutaj zakład aktywności zawodowej. To coś, co w naszym otoczeniu funkcjonuje, duża grupa osób sprawnych inaczej, i taki obszar ich działalności, pobudzenia do aktywności jest w tym wymiarze na pewno potrzebny i takie czynimy starania, aby rzeczywiście to było. Możliwości pozyskiwania środków są oczywiście w ramach regionalnego programu operacyjnego. Te wszystkie w tej chwili budowane na szczeblu rad, powiatów, miejskie
strategie rozwoju, czy w szerszym wymiarze, one muszą być spójne ze strategią rozwoju województwa. Strategia rozwoju województwa polega na zrównoważonym rozwoju, a miasto Grudziądz jest tak naprawdę trzecim miastem w naszym województwie, które musi mieć dostęp do tych środków i musi pewne stracone sytuacje, czas, który już jest za nami, nadgonić. I rzeczywiście jest w priorytetach marszałka ujęty Grudziądz na realizację tych inwestycji, które wyprzedzą funkcjonowanie tego miasta funkcjonalnego na kolejne lata. Bo trzeba patrzeć już z perspektywą 2030, 2040 i dalej, żeby rzeczywiście nie zamykać się i nie patrzeć kategoriami, że dzisiaj jest tutaj potrzebne. Oczywiście problemy Grudziądza są wszystkim znane poprzez szpital, który jest kulą u nogi, która rzeczywiście nie pozwala w sposób taki, jakby samorząd miasta chciał realizować te inwestycje, wszystkie inne, bo jednak te zobowiązania wynikające z tego zadłużenia są duże. Musi nastąpić restrukturyzacja tego długu. Ja wiem, że nie jest to temat łatwy, podjąłem się tego działania. Są uchwały intencyjne samorządu województwa, Rady Miejskiej Grudziądza. Potrzeba tylko woli rządzących, aby wspiąć to i mieliśmy już tak przygotowaną również perspektywę finansową, spotkania, które aranżowałem z ministrem Niedzielskim, z wiceministrem Pawłem Szefenakierem, oczywiście z udziałem wojewody kujawsko-pomorskiego. Były naprawdę już prawie dopięte na ostatniej prostej. Nie udało się to zrobić, ale to jest priorytet. Szpital Grudziądzki, co pokazał COVID, jest naprawdę bardzo ważnym szpitalem na mapie naszego województwa. To dzięki funkcjonowaniu tego szpitala tak łatwo w tym województwie, przepraszam, że może że mówiąc słowo łatwo, ale rzeczywiście, że w miarę udało się wszystkie problemy związane ze zdrowiem mieszkańców województwa, związane z COVID-em tutaj właśnie w Grudziądzu, dzięki, i za to jeszcze chcę podziękować personelowi Grudziądzkiego Szpitala, rozwiązać, bo rzeczywiście wielkim wysiłkiem to zostało stworzone. Ja wierzę w to, że ten realny plan przedstawiony przez pana prezydenta jesteśmy w stanie popierać, wspierać, ale przede wszystkim zrealizować, bo liczą się efekty, bo zapowiedzi tak, ale to muszą być działania, które będą służyły. Dziękuję i dziękuję panu prezydentowi za przedstawienie tak szerokiego spektrum działalności na kolejne lata i na pewno ze swojej strony będę czynił starania, aby tak jak do tej pory wspierać samorząd Grudziądza i te wszystkie sprawy były realizowane. Szczególnie trzy priorytety są mi bliskie. Przede wszystkim ten dotyczący oddłużenia szpitala. Tak? Obojętnie w jakiej formie, tak jak pan prezydent powiedział, nieważne czy to będzie oddłużenie, czy będą to działania systemowe. Tak? Tego powinniśmy jako Grudziądzanie doczekać, ponieważ walczyliśmy w COVID-zie, tak? Szpital przez to nasz stracił. Dzisiaj się mówi o tym bardzo często, że niektóre oddziały nie funkcjonują. To jest pokłosie tego. To swego czasu tak pan wojewoda podjął decyzję o przekształceniu tego szpitala w szpital jednoimienny i dzisiaj zamiast nam ulżyć, to powiedzmy swoimi działaniami rząd nas kara w mojej ocenie. Tak? Chociażby ostatnim przykładem niech będzie Fundusz Medyczny, który można powiedzieć, że zapisy konkursu wykluczyły nas z tego, żebyśmy mogli otrzymać na SOR 15 milionów złotych. Tak? Inna sprawa to jest to, o której prezydent wspomniał, o transporcie. Ja tylko wspomnę o trasie średnicowej. Dzisiaj jadąc rano do pracy, doszło do kolizji w okolicy skrzyżowania z ulicą Błyskowskiego. Jeden pas, szanowni państwo, był nieprzejezdny kompletnie, tak? Od jednego ronda do drugiego był koryt. Ale to był tylko wypadek i to była godzina poranna. Natomiast od godziny 14 do godziny, można powiedzieć, 17 tamtędy nie można przejechać. 150 milionów złotych, które jest niezbędne na to, żebyśmy przynajmniej 150, żebyśmy otrzymali, żeby to miasto i nie tylko miasto, powiat, region mógł funkcjonować, tak? Lepiej, ponieważ jeżeli na przejeździe w godzinach szczytu z jednej części miasta Grudziądza do drugiej części miasta Grudziądza tylko przez to, że mamy jedną nitkę na odcinku
pewnym trasy średnicowej mieszkaniec potrafi trafić 40 czy 50 minut, no to tak samo się to wszystko odbija na mieszkańcach, którzy tylko, że tak powiem, używają Grudziądza jako trasy tranzytowej. Także priorytety, o których tutaj mówiłem, pan senator bardzo ładnie mówił, pan prezydent zapewnia, tak samo pan poseł i kandydat na posła pani Beata Gurbin będzie mówiła w tym tonie, to jest nam potrzebne i obojętne, z której jesteśmy partii. Tak? Dzisiaj jesteśmy, jak to się mówi potocznie, zjednoczoną opozycją i mam nadzieję, że po 15 października będziemy zjednoczoną koalicję. Tego sobie i Państwu życzę. Dziękuję bardzo. Ja jestem wielkim piewcą demokracji. Właśnie tutaj to, co było powiedziane wcześniej, ten samorząd to są podwaliny demokracji. I bardzo się cieszę i bardzo dziękuję panu prezydentowi, że tutaj zaprezentował takie kierunki, w których powinien Grudziądz iść. Ja oczywiście pod wszystkim się podpisuję. Najbardziej to się wszystko leży mi blisko serca, ale chciałabym tutaj podkreślić coś, co mnie bardzo mocno interesuje w tej następnej kadencji, co musimy zrobić, czyli naprawić system zdrowia w Polsce. I tutaj mówimy o oddłużeniu szpitali, ale także o tym, że państwo musi dbać o Polaków i nie może oszczędzać na ich zdrowiu ani życiu. Jak mam wrażenie, tak się dzieje dzisiaj. Stać nas na budowanie CPK, na wielkie projekty, a w szpitalach czy miejskich, powiatowych czy wojewódzkich ludzie czekają godzinami albo miesiącami na wizyty u specjalistów. To priorytet dla państwa to jest właśnie zdrowie i życie swoich obywateli. Któż zna najlepiej potrzeby lokalnej społeczności, realne potrzeby niż lokalny samorząd? Samorząd, który współpracuje z tymi społecznościami, ze swoimi mieszkańcami, bezpośrednio poprzez organizacje pozarządowe, to ci ludzie na co dzień wiedzą, jakie są ich potrzeby, bolączki, co trzeba zmienić, poprawić, udrożnić. I na podstawie tych rozmów, tych spotkań powstała baza tych konkretów, które przygotował pan prezydent, bo to są te rzeczy, o które Grudziądza nam chodzi. To są te potrzeby infrastrukturalne, które zmobilizują, ale również zaktywizują na nowo Grudziądzan w każdym aspekcie. Gospodarczym, zdrowotnym, transportowym, ekologicznym. Oczywiście Grudziądz ma wiele potrzeb i wiele oczekiwań, ale częścią wspólną jest oczywiście finansowanie. Nie ma możliwości pokrycia tych założeń, tych zamierzeń, tych priorytetów z budżetu państwa. Przyjęty projekt budżetu na 2024 to jest kwota około 630 miliardów złotych. To jest budżet polski. Zobaczcie państwo, jeżeli mówimy o pieniądzach zablokowanych poprzez nieodpowiedzialną politykę Prawa i Sprawiedliwości, to jest 770 miliardów złotych. To jest ta lwia część, która mogłaby przypaść w udziale Grudziądzowi. Jeżeli w Polsce mamy około 340 powiatów, to średnio dzieląc przypada 2 miliardy złotych, panie prezydencie, na powiat. Przy takiej kwocie do dyspozycji jestem przekonany, że te wszystkie rzeczy, które pan tutaj zaprezentował, pod którymi wszyscy się podpisujemy, można byłoby zrealizować bez najmniejszego problemu. Także kluczem, szanowni państwo, jest odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy, a także z wielu funduszy, które tak naprawdę pieniądze są tam zablokowane i nie mogą pracować, bo służą jedynej partii. Mamy fundusz, mamy Zielony Ład, mamy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. To są pieniądze, które powinny trafiać do lokalnych społeczności, które powinny być inwestowane w jej ulepszanie. Oczywiście strategiczną kwestią do rozwiązania jest kwestia ochrony zdrowia. I nie patrzmy tylko przez pryzmat grudziąckiego szpitala, bo stan zadłużenia szpitali na dzisiaj grubo przekracza 20 miliardów złotych. Problem nie polega w złym zarządzaniu. Problem polega w tym, że źle funkcjonuje system. I tak jak pamiętam, od kilku lat rząd próbował się do tego tematu zabrać. Nigdy mu to nie wychodziło, bo bał się tych zamierzeń. Na nowo trzeba zbudować system, na nowo trzeba wycenić system świadczeń i wyceny tych świadczeń medycznych. To samorząd województwa powinien przygotować mapy potrzeb zdrowotnych, a nie znowu centrala, która nie ma pojęcia, jak te pieniądze powinny być na dole zarządzane. Grudziądzki Szpital, będąc na linii, będąc tym frontowym szpitalem podczas COVID-u, pokazał, że jest bardzo ważnym elementem zabezpieczenia zdrowotnego Polaków i o absolutnie, bo z taką myślą był budowany w latach 80. jako zabezpieczenie w sytuacji kryzysowej, w sytuacji krytycznej. Powinien być wciągnięty, powinna być
wykonana pula, stworzona pula szpitali, tak zwanych objętych właśnie infrastrukturą krytyczną, gdzie absolutnie nadzór nad takim szpitalem powinny przejąć resorty. Bądź Obrony Narodowej, bądź resort spraw wewnętrznych i administracji. Wtedy mamy pewność i ciągłość zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Na temat poszczególnych założeń wielokrotnie, Szanowni Państwo, o czym doskonale wiecie, bo informowałem o tym niejednokrotnie, przez wiele lat pisałem we wnioskach do budżetu. Czy też trasę średnicową, czy też oddłużenie szpitala, czy też mnóstwo rzeczy związanych właśnie z transformacją energetyczną i termomodernizacją. To były rzeczy, które się pojawiały co roku, przynajmniej od 5 lat. Za każdym razem to posłowie PiS-u głosowali przeciwko tym poprawkom. Za każdym razem żadna poprawka, która była dobrze przygotowana, przedyskutowana z władzami miasta, zawsze była odrzucana. Więc siłą rzeczy, jeżeli ktoś przejawia teraz polityczną troskę o dobro Grudziądza, mówiąc, że coś trzeba poprawić, że znajdziemy pieniądze na to, blefuje. Ponieważ przynajmniej przez 5 lat, mając przygotowane moje poprawki do budżetu, które o tym właśnie mówiły, głosowali ci posłowie przeciwko. Także, Szanowni Państwo, przed nami za 2 tygodnie wybory. Tak jak Państwo zobaczyliście, jesteśmy tutaj wszyscy razem, ponieważ tak jak Pan Prezydent zauważył, ideą taką wspólną, która nas łączy, jest samorząd. My realnie wierzymy w siłę i moc sprawczą samorządu. My jesteśmy za samorządem silnym, który będzie doposażony w odpowiednie instrumenty, w tymże finansowe, i sam powinien decydować o tym, co dla mieszkańców jest najważniejsze. Niestety wiemy to z wielu informacji, że Prawo i Sprawiedliwość samorządu nie docenia, nie chce z nim współpracować, ale obawiamy się, i to są bardzo mocne obawy, że samorząd, taki jaki znamy, może zniknąć, ponieważ on jest niepotrzebny do zarządzania centralnego. Także, Szanowni Państwo, jeżeli chcecie, żeby te rzeczy, o których dzisiaj mówiliśmy, były realnie wprowadzone, żebyście cały czas mieli kontrolę nad tym, co się dzieje z Państwa podatkami, które płacicie między innymi na rzecz rozwoju naszego miasta, musicie zagłosować na Zjednoczoną Opozycję. Ja mam pytanie do Pana Prezydenta. Czy fakt, że ta konferencja odbyła się z udziałem właśnie Państwa, kandydatów i parlamentarzystów, to można traktować jako Pana Prezydenta deklarację polityczną przed najbliższymi wyborami? To chyba nie ma żadnego zdziwienia. Ja opowiadam się za silnym samorządem i 15 października Polacy zadecydują, w jakim kierunku pójdzie Polska. Czy pójdzie w kierunku państwa centralistycznego, czyli takiego państwa, gdzie decyzje zapadają, tak jak powiedziałem, w gabinetach w Warszawie, daleko od mieszkańców, czy pójdzie w kierunku silnego samorządu. Silnego samorządu, czyli takiego, powtórzę jeszcze raz, ale decyzje zapadają blisko mieszkańców, kiedy to mieszkańcy decydują o priorytetach, kiedy to samorządy mają środki na rozwój, a nie te środki są odbierane i są dzielone centralnie. Więc ja jestem człowiekiem związanym od kilkunastu lat czynnie z samorządem, więc mi silne samorządy są bliskie, czyli ta wizja Polski jest mi nie tylko, że blisko, ale ja się opowiadam za taką Polską. Polską uśmiechniętą, Polską właśnie taką, która podąża tą drogą prounijną, że nie odwracamy się od Unii, a właśnie wykorzystujemy te szanse, które nam daje Unia. Tu też wielokrotnie o tym mówiłem, ale powtórzę. Przecież gdyby nie środki unijne, to nie wiem, jak dzisiaj by Grudziądz wyglądał. Myśmy zainwestowali w ostatnich 20 latach tylko, jeżeli chodzi o samorząd i spółki miejskie, w różnego rodzaju projekty finansowane ze źródeł unijnych, 1 100 000 000 zł. To był skok cywilizacyjny. Więc teraz, kiedy poseł, pan senator, kandydaci mówią o środkach z KPO, no to jest kolejna szansa dla Grudziądza, żeby wykonać ten kolejny skok cywilizacyjny. A jeszcze takich projektów, które, aby Grudziądz był jeszcze bardziej europejski, jeszcze bardziej przyjazny dla mieszkańców, jeszcze tych projektów trochę mamy, ale tu są potrzebne setki milionów złotych. Ale to, co wybrzmiało w wypowiedzi pana posła Tomasza Szymańskiego, środki przypadające na jeden powiat, gdyby podzielić to, po co możemy sięgnąć, to są 2 miliardy złotych. 2 miliardy złotych. My tutaj mówimy o realnych projektach. Gdybyśmy to wszystko sumowali, to myślę, że będzie kwota dużo mniejsza, czy oscylująca wokół pewnie miliarda, ale to nie są jakieś środki nierealne.
Powtarzam, myśmy zrealizowali za 1 100 000 000 zł i mówimy tylko tutaj o mieście i spółkach. Ja nie mówię o tym, co zyskali jeszcze przedsiębiorcy, którzy też tutaj zainwestowali w Grudziądzu. Więc mówimy o realnych pieniądzach, tylko trzeba te pieniądze odblokować, a żeby to zrobić, to musimy po prostu postawić na Polskę silną samorządową 15 października i myślę, że w takiej Polsce 16 października się po prostu obudzimy. Dziękuję.